Beata Tadle przekroczyła granicę. Damian Kocur na agresywne pytanie o homoseksualizm. Beata Tadle przeżyła w swoim życiu mnóstwo zawirowań tak prywatnych, jak i zawodowych. Nie tak dawno wyszło na jaw, że gwiazda swego czasu otarła się nawet o śmierci i w szpitalu przyjęła ostatnie namaszczenie. Ostatnio wydawało się, że po okresie różnych zawirowań u dziennikarki nareszcie zaczęło być jakby spokojniej. Dlatego tak bardzo zaskakuje narosła właśnie wokół Tadli afera. Wszystko zaczęło od przeprowadzonego dzień po kontrowersyjnych bestsellerach Empiku 2022 wywiadu w ramach programu Onet Rano. Do samochodu prowadzonego przez Beatę Tadle wsiadł Damian Kocur, jeden z najbardziej utalentowanych reżyserów młodego pokolenia, który podczas wspomnianej imprezy osiągnął spory triumf. Wybrano go bowiem odkryciem roku w kategorii film. Jak łatwo się domyślić, i czego sam Kocur nie ukrywa, wygrana wiązała się z późniejsza zabawa w gronie znajomych. Mimo to stawił się na wyznaczonym wywiadzie i był gotowy do rozmowy. Nie spodziewał się jednak ze strony Tadli tak intymnego pytania. W nowym numerze Fashion Magazine ukazał się kolejny wywiad z reżyserem, w którym ten wraca do sprawy nieeleganckiego pytania Beaty Tadli. Artysta stawia sprawę jasno, że poczuł się dotknięty tak wyraźna próba wejścia z butami w jego życie prywatne. Jeździmy samochodem po Warszawie, jestem pulsnięty po gali bestsellerów Empiku. Gdzie spotkałem trochę znajomych i razem pobalowaliśmy, a ona mnie pyta, czy to jest film o mnie i czy watek homoseksualny jest z mojego życia. Dzisiaj żałuję, że jej nie zapytałem, jaki ona seks lubi, bo wydaje mi się, że to nie jest pytania na miejscu. Zwłaszcza zadawanym w wywiadzie emitowanym na żywo wspomina cała sytuację po miesiącu Damian Kocur. Co ważne, sam Damian Kocur wyraźnie nie ma problemu z odpowiedzią na bardziej standardowo zadane pytanie o autobiograficzne wadki w chlebie i soli. W wywiadzie dla Fashion Magazine ustosunkowuje się również do tej kwestii. Przecinek wiele zaciągnąłem za swojego życia. Dlatego umiejscowiłem fabule na prowincji. Bo doskonale ja znam, tam dorastałem. Każdy film, nawet najbardziej oderwany od życia twórcy, będzie jednak w jakimś stopniu o nim. Dlatego nie byłbym w stanie zrobić filmu na podstawie czyjegoś scenariusza, wytłumaczył twórca. Myślicie, że Beata Tadle przesadziła z dociekliwością, czy po prostu zabrakło jej wyczucia taktu?